Witam się z Wami w to jakże piękne niedzielne popołudnie. Patrzcie się, ile ludzi na rowerach. Kurwa, 24 stopnie jest. Coś pięknego. Zanosiło się na bezrobocie. Dopiero 5 po wpadło mi pierwsze zamówienie. Tutaj z Lipowej. No i oczywiście trzeba zabulić. Już na pierwszym trzeba wyskoczyć z 9 dych. Masakra i ludzi. Ja mam 288. Mieszkanie takie i takie, domofon nie działa, kod do klatki taki i taki, no i gitara. Chyba jakiś zepsuty samochód ma, bo coś mu z rury strzela. Puk. Dobra. Proszę bardzo. Dobra. Dziękuję, do widzenia. Starbucks floriański. Za 7 minut. Dobra, siaj ostrożnie, bo masa ludzi i dzieciaków. Dzisiaj to chyba lepiej będzie w ogóle przejechać miastem niż... Walę od razu do góry i krakowską pociśniemy. Kawka. Aj. Ciekawe. Czy uda dowieść się to w całości. I dalej świateł nie ma. Kurwa, muzyka nic nie gra, co jest? Na przykład chce Grodzką jechać? No jak? Klanty wcale nie lepsze. Nie no, że rynkiem nie przejadę, nie ma opcji, dobra. Odbijamy tu gdzieś. To będzie ciężki dzień, jak ja się z tego centrum nie wyrwę. Jak zawsze chciałem jechać do centrum, to teraz bym chętnie spierdolił gdzieś na Kozówek.
początku tam floriańskie. Jak na złość. Kurwa, przejechałem w pizdu. Dobry, Glovo 503. 503 Glovo. Dzięki, potwierdziłem. Okej. Na Śliską. Kawka, serniczek. Nie serniczek, jabłecznik. Hamburger z jajkiem. Kurwa, hamburger z jajkiem. I oczywiście kawka. Tam jest napój, więc proszę uważać. No to co, jak kopia Dextera? To co, tęczowe schodki spod parkowej na rękawkę? Sprawdzimy, czy się na sztywniaczku wyleje? Dexter mówił, że sprawdziłby na sztywniaczku, czy by się te napoje z maka rozlały. No ja osobiście mogę pożyczyć swój, no. To, że jak mi rozdupcy narzędzie pracy, to przejmuję mu, no. Skurwa, jak na to wszyscy to będą skręcać. Miałem krakowską jechać, a on mnie gdzieś tu prowadzi. No dobra. Tak, mówię, że ta kładka tutaj niepotrzebna, co ją będą budować. A w tym momencie by się przydało. Jak to muszę do kładki lecieć. No bo tu na most wyskoczyć i się cofać dość sporo. Rodzinka w rządku, w pięciu. Jeden za drugim, nie ma tego jak nawet minąć. Kurde, wziąłbym fulla na dostawy. Przynajmniej człowiek by się pobawił podczas tej jazdy. Ale nie jestem aż tak obrzydliwie bogaty, żeby taki rower zostawiać przed kamienicą. Podejrzewam, że bardzo szybko bym go stracił. Co, do środka dostawa? Nie. Zjebałem. Na sam koniec jeszcze wyleję. Ty, ale jaja. Też są bloki wjebane? Nie wierzę. Glovo? Dzień dobry. Pan. Dzień dobry. Już otwieram. Byłby pan tak uprzejmy zostawić zamówienie pod drzwiami? Odbiorę za kilka minut. No oczywiście, że tak. Dobrze. Bardzo dziękuję. Dzięki.
jest następne, pod skalę. Nie no, słabo jest. Prawie godzina minęła, a tu 22 na budziku. Dopiero. Nie zadupcył kaskiem w tą kurwa rurkę. Zostało czekać. Może wróci mi jakieś wcześniejsze. Mam nadzieję. 10 minutes later. Dzień dobry, 480. Jeszcze jedna. Dobra. Dziękuję. No to mamy konkret wycieczkę. On tam chce, żebym Wielicką jechał przez miasto tego. No, no, no nie róbmy jaj. Przelecimy tutaj kładką Kamińskiego i tam dojedziemy do kabla. Niedzielni kierowcy, kurwa. Kurwa, nie kierowcy, rowerzyści. Niby daleka trasa, ale jak się nie trzeba przeciskać między ludźmi, to jest prosta ścieżka rowerowa, to jakoś to idzie. Proszę się nie ruszać. No. Tutaj tylko, żeby nikt nie szedł. Strasznie wąski chodnik, jeszcze te łańcuchy, kurwa. No, oczywiście, że idzie. No i gdzieś tu po lewej. Dzień dobry. Proszę jedno. Drugie. I to będzie wszystko. Dzięki, do widzenia. Godzina 20:35 zł. Kiepsko. No i co, może jakiś McDonald's na Wielickiej? Przewracamy na pusto i kierujemy się w stronę Kazimierza. McDonald's wpadnie, ale on wpadnie jak ja będę już pod cmentarzem. Jak za chwilę się nie zacznie nic dziać, to okaże się, że wczoraj na Uberze zarobiłem więcej jak dzisiaj na Glovo. Trzeba się będzie zastanowić, czy jest sens w ogóle jeździć w te weekendy. Zwłaszcza jak jest tak ładna pogoda, bo nie dość, że chuja zarobione, to dzień zmarnowany. Można było porobić inne ciekawsze rzeczy. Było blisko. By poszedł pod prąd.
dobra, wpadnie coś czy nie wpadnie. Pół miasta przejechałem i zamówienia żadnego. Ja myślałem, że takie rzeczy tylko w Wolcie. Ze Starowiśle, jakiś Masala. To gdzie to będzie? Tam gdzie te wszystkie po prawej stronie? Kebaby? Tak, to będzie w tym samym miejscu. Dzień dobry. Brugi, Olsza. Chłopaki na murku. Przy Imperorze siedzą. Piwko 12%. Chyba zmiecie ich z planszy. W Polsce jestem, proszę Państwa, nie w Chinach. Tu się na pasach przechodzi. Ktoś grilla robi. Zapachniało kiełbaską. Który to był przycisk, żeby on jechał z prędkością? Jak ja idę? Chyba ten dolny. Ciągnie. No, dawaj. Gdzieś tu. O kurwa. Halo. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. 24 na godzinę? No marnie. Coś jest. Ulica Chlebowa. Moza Kebab. Moza Kebab. Aha, to jest ten kebab tam. Wiem już. Tam co była akcja z tymi pieniędzmi. Nie, 49. Do you kidding me? Jeśli chyba na szczęście nie ma gotówki. Mam nadzieję, bo jeszcze nie wiem. Ależ to jest rozpierdol, no przecież mnie pojebie. Idę na drugą stronę. Pierdolę. Można odebrać zamówienie. Nie wiem, muszę zobaczyć. Proszę, zielone. Jeszcze tam jest przejście. Jak nie ma zielonego, to sobie tam podjadę.
YouTube'a. Nie ma. To dobrze. Dzień dobry. Tak, pisze się. Ile? 4. To jak 4, to 4. Ściągnęliby tego pana Łukaszka już po zawodach. To z tobą na mapie nie wygląda daleko. Prąd się kończy. Chmuro się coś. Może jebnąć na wieczór. Potwierdziłem, dzięki. Pod park zaczarowanej dorożki. Abym wychacił na łeb. Tamta klatka chyba. Piąteczka, piąteczka, trzecie piętro. Pani, ta klatka znowu. Do szału mnie to doprowadza. Nie co, no i chuj wejdzie, jest kurwa. Druga. Dziękuję. Do widzenia. $702. Avia. Jedna siatka, dojebali tam chyba coś, bo ciąży mi. Subcywo. No może tędy. Tu jest całą drogę ścieżka, czy jest jakaś urozmaicona? A. I to jak urozmaicona? Piździec, jak to mówią. Idę na drugą stronę. No jak oni to malowali tam? Z każdego okna musiał wychodzić i smarować. Avia. Też tu. Ostatnio byłem w zimie. Ty, jak to wygląda na dupco? Chyba takie powinno być wszędzie. Ale to w sumie jest 15 pięter. Jakby to powoli jechało, to jakby co idzie na górę, to by chuścił. Dzień dobry, proszę bardzo. O, dzięki. $590.
Właśnie siedziałem teraz, czekałem na zamówienie. Przeglądam tego TikToka. No kurwa, piwko nie można. Walka w klaucie. Szuka rywala. 18 lat do 55 kilo. Kurwa, no może jak ten, jak mój jest? Kurwa, Jasiu Kapela. Trochę na redukcję wejdzie, to może akurat. Nie, ziomuś ma plecak otwarty, trzeba mu powiedzieć. Pewnie mi ucieknie. Stanie pierwszy zielony, no i chuj. Ja tam chyba nie jadę. Może jadę? Ale odkręca znowu tam. Dupa zbita. A nie do pana. Przepraszam. Ja podwój tutaj. Dzień dobry. Jest papier. I siateczka, dziękuję. Do widzenia. No słabo, ja nawet stówki cię nie zarobię za te 4 godziny. Kurwa, ale skróty. Bycie chuj. Co dalej? Tu jest chodniczek jakiś. Uuu, jaka hopa. Tu jest 5A, tak? Pięć. Dziękuję bardzo. Ty, to jest dobre. Chodźcie się. Można sobie otworzyć domofonem drzwi i wejść za ogrodzenie, albo iść tutaj i wejść za ogrodzenie bez dzwonienia domofonem. No kurwa. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. No i dobra, ostatnie zamówienie z McDonalda, z pilotów. Na Dąbie gdzieś. Dostarczę i zawijam do domu. 5K. Dziękuję. Dobra. Ale duży. 48 tam będzie. Co ty? Wydać mam resztę? Dobra. Jest jedno. A, chyba się troszkę ulało. Nie dużo, ale troszkę mokre. Aha. Przepraszam, ale... Proszę to zgłosić, najwyżej panu zwrócą pieniądze. Okay. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Fajnie to zrywanie. No i co kurwa,
Nie ma stówki nawet. Teraz ta dwójka na piwku, no to jest 96 zł. No lipa jak chuj. Śmiałem się z Ubera. Śmiałem się, że okaże się, że na Uberze wyszło więcej. No i kurwa wyszło więcej. Ta, patrzcie kurwa w telefon. Kapucynie jebany kurwa.